Siemanko, siemanko, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj są wyzwania, tydzień 9, Fortnite, sezon 4, czyli w sumie jest dzisiaj wyzwania i tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, które jestem w stanie wam pokazać, bo resztę chyba wiecie jak wykonać. Pierwsze zadanie, które zrobimy na szybkości, to jest użycie wózka na zakupy, po prostu pokażę, gdzie jest jeden z nich. I drugie zadanie, kieruj się mapą skarbu z widmowych wzgórz. I tyle. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj nie będzie minimapki, bo nie ma sensu je robić dla dwóch tak prostych zadań. Jedziemy. I w jednym queście, w sensie na raz, zrobimy sobie dwa zadania. Będzie z przyspieszonym tempem, żebyście nie musieli patrzeć za dużo. Oczywiście gwiazdeczka. Rozdroża rupieci na jednym z gratów, samochodów i tak dalej. Trochę za późno wyskoczyłem, ale patrzyłem jeszcze, gdzie mogę znaleźć najbliższy wózek i po prostu zrobimy jedno z drugim. W sensie, bo to jest obok. Także można zrobić dwa zadania na raz. Wy możecie przez ten czas zostawić łapkę. A ja już pokazuję co, gdzie i kiedy. Mam nadzieję, że dobiegnę do wózka. O, to się martwię w sumie, że nie dobiegnę do wózka, ale... Ale chyba dobiegnę. Dobra. Pierwsza gwiazdeczka jest po drugiej stronie troszkę. I spada tutaj miliard osób, więc... A nie, wózek jest jeden tutaj. Więc dobra, ja sobie użyłem wózka. Chciałem biec obok, bo po prawej stronie jeszcze jest wózek. Ale to już mniejsza o większość. Nade mną jest gwiazdka. Sobie ją wezmę i pewnie zginę, znając życie. I bierzemy gwiazdkę i mamy zadanie z głowy, a ja jeszcze spróbuję tu kolegę zabić, ale im pewnie nie wyjdzie. Dobra. To tyle.